hej, hej. No i od razu, bo zupełnie niedawno był poprzedni odcinek mojego oglądania Clone Wars, no to teraz jedziemy z kolejnym, będzie to odcinek 7 i co, nie będę wam przypominał zasad, jakie się kierują tą serią, zresztą może teraz. Także przeczytajcie sobie, zapraszam, a my już jedziemy z odcinkiem. No i oczywiście opinia na sam koniec. Moja opinia na sam koniec. Ciekawe, jaki będzie mądre motto. Trzymasz się, przyjaciół, kiedy masz swoje serce nieco miększe niż... A nie słyszałem co. Dopiszę. Tłumaczenie. Ale rzeczywiście, bo w komentarzach pisaliście, że te odcinki, ten ark o droidach były kręcone w ogóle jako pierwsze, czy tworzone jako pierwsze. I teraz jak uświadomiliście mi to, to ja już to widzę, że rzeczywiście animacja jest na dużo niższym poziomie niż w poprzednich odcinkach. No, może nie na dużo niższym, na nieco niższym, ale na pewno na niższym niż będzie w późniejszych odcinkach. Dobra, już skupiamy się na oglądaniu. Kontynuujemy wątek z zagubionym Artuditu. Z przechwyconym Artuditu. Artuditu nadal pojmany i próbuje się wydostać. A też, że tamten gość nie słyszy dźwięku cięcia metalu. No to przecież to słychać, nie? I znowu oszukiwanie mistrzów Jedi i wydających rozkazy w tej bitwie. Right away, General. Stół trochę przypomina ten, na którym odbudowywano Dartha Vadera, nie? Przynajmniej takie ja mam skojarzenie, nie wiem, czy wy też, ale... No i oczywiście pomiesza wszystko. To nie jest misja ratunkowa. No i proszę, Goldie nie pomylił sekwencji. Nie mogą sobie wymienić tego droida? Przecież ich tam dużo było, tych takich droidów tego typu. O, będzie skok jak z Marvela. Nie, czy to nie w Marvelu było, to w Star Treku było. Tam, w tym Star Treku Abramsa, że skakali... No, skubana, no. Znaczy ten droid nie ma przypadkiem jakichś silniczków rakietowych, czy coś, tak jak Artu? Jak zacisnęła usta. Humor droidów. Czy to nie jest na przykład gorące ten metal taki, po takim przepalaniu? Czyli po prostu podbiegł i mu urwał gołymi rękami głowę. Znaczy, ja nie krytykuję, nie? Tylko jakby to są momenty, w których się dziwię najbardziej. Nigdy nie dyskutuj o finansach z kimś, kto ma miecz świetlny. I jest jednocześnie tym złym. No, zdrajca, no wiadomo. Mistrzu, droidę kasy. No i teraz niech w niego trafią. I będzie już po tym droidzie zdrajcy. No oczywiście. Wiedziałem, że tak będzie. No i nie mogli wcześniej tego użyć? Odważna młoda, odważna. Skubana. Ja przypominam, że to jest pierwszy sezon, czyli ona jest jeszcze bardzo młodym padawanem.
Grumpy. Ooh, shit is getting serious. A czyli oni go co, oni go poskładali tak na szybko? A nie wzięli każdą część z osobna? Ostro. Okrucieństwa wojny. I to jest właśnie fajne, wiecie, bo zawsze było tak, że w Gwiezdnych Wojnach, czy w ogóle w tego typu historiach ci dobrzy zawsze przeżywali, nie? Natomiast tutaj Clone Warsy pokazują po raz kolejny już, że ci dobrzy nie zawsze wygrywają i przeżywają, nie? Znaczy, wygrywać wygrywają, ale nie zawsze przeżywają. Tak? I to też pokazuje, że no klony to są... No są zastępowalni, nie? To jest... No nie chcę powiedzieć brzydko, ale no mięso armatnie. No i właśnie tutaj to jakby pokazują doskonale. O! Poskłada się skubany. Tak jest! Znaczy to nie było tak, że Magna Gardzi są w stanie walczyć bez... O, to się chyba Magna Gardzi nazywało. Boże, używam tego określenia, a nie pamiętam. Że te droidy... to one walczyły bez głowy też? I on jej nie widzi? Nie wykrywa jej? Też dziwne. Ups, not good, not good. I have a bad feelings about this. Dopiero teraz się domyśliłeś? Oj. Jak ze Spidermana scena. O kurczę, znowu fajna muzyka się włączyła. Naprawdę niezła. Młoda padawanka jaka. Rozgarnięta. Nasz mały Fulcrum. Fulcrum? O, i teraz walka między droidami. Och, tak, na gołe klaty. Ja też, tak by the way, jak wycinają jakiś kształt mieczem świetlnym, czy się przecinają mieczem świetlnym przez coś, to wychodzi takie idealne kółko zawsze. Nie macie takiego wrażenia? Spróbujcie ołówkiem na kartce bez cyrkla narysować idealne kółko. No nie wyjdzie. A im wychodzi. Wow. To tam jeszcze w ładowni to był myśliwiec? Kurczę. I linka się przepali. Uj, i nie będzie co zbierać. I udało się, tak jest! Ha ha! No i znowu mamy odcinek z morałem, prawda? Bo niezależnie od tego... Znaczy... Jeśli ktoś jest twoim przyjacielem, to nieważne, czy jest droidem, czy jest biały, czy czarny. Znaczy, ja może nadinterpretuję, ale trochę tak to wygląda. Jeśli ktoś jest twoim przyjacielem, no to jakby trzeba o niego walczyć właśnie, niezależnie od, nie wiem, koloru skóry, wyznania, czy coś takiego. O, bardzo mi się podobał ten odcinek, ten w zasadzie ta dwuodcinkowa seria. Jasne, tam są... takie uproszczenia, infantylizmy, powiedziałbym, momentami, no bo
Wiecie, momentami się zastanawiacie, o Jezu, jak oni mogli na to nie wpaść? Albo o Jezu, jak oni mogli tego wcześniej nie zauważyć? Ale weźmy pod uwagę, że jest to jednak serial dla młodych widzów, także jakby kiedy się przejdzie level wyżej, bardzo fajna historia w tych obydwu odcinkach. Tutaj znowu zobaczyliśmy też trochę okropieństw wojny, tego, że nie zawsze wszyscy dobrzy przeżywają, mam tutaj na myśli klony oczywiście. No i bardzo, bardzo, bardzo to było fajne. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jakoś mam takie wrażenie, że trochę przyspieszyłem z tymi odcinkami, ponieważ zaczynam się wkręcać i to tak wkręcać naprawdę. Mam nadzieję, że potem będzie już tylko lepiej. Fajne, animacja trochę gorsza, ale to tak jak mówię, mówiliście mi o tym w komentarzach, że po prostu te dwa odcinki, czy akurat te odcinki powstawały w ogóle jako pierwsze w historii. W związku z tym, no, animacja jest gorsza, taka, nie wiem, trochę testowa, taka trochę low-costowa, nazwijmy to tak, ale jakby jak się nad tym przejdzie do porządku dziennego, to jest zupełnie okej. Okay. Muzyka jest taka niespotykana jak na Clone Warsy, czy w ogóle jak na Gwiezdne Wojny, ale to chyba dobrze, że taka jest odmiana tutaj. Także, no, na duży plus tutaj oceniam ten odcinek, czy te dwa odcinki. I czekam na następny. Mam nadzieję, że następny to nie będzie taki gorszy, bo to, wiecie, w serialach tak jest, że to mamy takie falowanie, że są raz lepsze, raz gorsze i że jakby poziom zostanie utrzymany. Także okej, okay, daję okejkę temu odcinkowi. Ja wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o tym, że komentarze są do waszej dyspozycji. Pamiętajcie o tym, że koniecznie, żeby zasubskrybować kanał, że Instagram również trochę się... Teraz opuściłem z tym Instagramem, bo mam przeprowadzkę generalnie, ale no, Instagram też jest wart tego, żeby zasubskrybować, czy żeby zafollowować Instagrama. No i co? No i uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.